Dzień dobry, witam Was z tej strony Karol Górski. Chciałbym Was przede wszystkim, proszę Państwa, przestrzec przed tym, jakie mogą być możliwości. Oczywiście, jeśli dacie Państwo do takiego warsztatu terapii zajęciowej osobę niepełnosprawną, którego uprzednio nie sprawdzicie, możliwości jest czasami wiele, bo może być tak, że jeżeli będzie chciała dana osoba wyjść, będzie ktoś tam na przykład wymagał, no, na przykład dajmy na to takich spraw jak zwolnienie, jak wniosek o zwolnienie, no różnie może być. A przede wszystkim są w niektórych sytuacjach takie rzeczy, że też mogą zakazać danej osobie wychodzenia w trakcie zajęć. Ale to też ma pozytywne swoje strony, jeśli chodzi o takie zakazy, bo jeżeli warsztat jest osobno odosobniony od miejsca, do którego docelowo ma dana osoba pójść załatwić sprawę, no to jest owszem wszystko okej, ale jeżeli jest to miejsce takie na przykład jak urząd gminy, szpital, przychodnia, oczywiście też urząd no innego rodzaju, jakaś straż miejska, która jest zupełnie obok, no to wtedy, jeżeli dana osoba ma sprawę, a jest to pilna sprawa, no to wtedy nie ma to racji bytu. Takie pisanie wniosków i oczywiście różnych podań, niepodań. Oczywiście, no niektóre warsztaty to sobie chwalą nawet.